Witam w nowym odcinku Drogi do Ekstraklasy. Pewnie wielu z Was już się interesuje, co z tym z klubem, i dam Wam znać po prostu na przestrzeni tygodnia, dwóch. Jak już się przeprowadzę do Warszawy, to myślę, że wtedy ogłoszę, co to za klub, i zostawmy ten temat na razie w spokoju, ale mogę Wam tylko obiecać, że każdy mecz będzie nagrywany, więc będą też relacje live, więc będzie to wrzucać też na kanał, także tutaj możecie być spokojni. W początku dziękuję wszystkim patronom za wspieranie mnie. Jeżeli ktoś chciałby wesprzeć kanał, bo jest też taka opcja, czy też na Patronite, to zapraszam, wszystko jest w opisie. Jeszcze na wstępie chciałbym wspomnieć, że brakuje nam bardzo mało subskrypcji do 11 tysięcy. Bodajże jest to około 80. Więc subskrybujcie kanał, będę Wam za to bardzo wdzięczny. Zostawcie też łapkę w górę pod tym filmem, bo wtedy wiadomo, film lepiej się pozycjonuje, wyświetla się w polecanych i tak dalej, więc będę Wam za to po prostu bardzo wdzięczny. Dobra, co będziecie mogli zobaczyć w tym tygodniu? Pokażę Wam takie moje dwa treningi, które nagrałem w parku, bo przeważnie teraz wstaję sobie rano, idę do parku trochę pobiegać i potem rozruszać sobie nogę, zrobić kilka ćwiczeń, żeby odbudować masę mięśniową właśnie w tej lewej nodze po spuchnięciu. I potrzebuję do tego tylko ławki, która jest w parku, więc Wy możecie również robić sobie te ćwiczenia. Ja te ćwiczenia robiłem głównie na jedną lewą nogę. Wy możecie sobie robić te ćwiczenia na obie. Potrzebujecie tylko, jak mówię, ławki w parku. Możecie sobie zrobić dobry trening nóg. Jeżeli mielibyście sobie jeszcze jakieś hantelki czy obciążenia, to tym lepiej dla Was. Ja to robię tylko po to, żeby nadgonić tą prawą nogę, bo jest ona zdecydowanie mocniejsza niż ta lewa, i robię to sobie praktycznie codziennie z rana, jako taki rozruch i rozruszanie tej nogi po prostu. Śnieg zszedł z boiska, więc udało się trochę pobawić na boisku. Zobaczcie, trochę strzałów, trochę ćwiczeń różnego rodzaju. Porobiłem sobie też trochę plyometrii z przyjęciem i odegraniem piłki. Jednonóż, żeby ćwiczyć też pewność siebie, tej operowanej nogi, jeszcze po tym spuchnięciu, żebym pewnie na nią spadał, dobrze kontrolował ten zeskok, upadek, i żeby to wszystko po prostu dobrze wyglądało, i żebym miał też taką pewność w głowie, że dobrze ląduje i że tej nodze po prostu nic się nie stanie. Także co, no to na tyle. Teraz będzie dużo więcej treningów piłkarskich na boisku. Niedługo też, mam nadzieję, w Warszawie. Być może z niektórymi z Was się zobaczy lub zrobimy sobie wspólny trening. Także jak ktoś zainteresowany, to piszcie na Instagram i obserwujcie również. I zostawcie tę łapkę w górę, subskrypcję, bo zaraz te 11 tysięcy. I co, życzę Wam udanego tygodnia. Dzisiaj Fame MMA, także ja na pewno sobie obejrzę, i pozdro. Essa. Thank you.
No witam widzowie, widzieliście mój taki poranny trening, który będę starał się wykonywać teraz codziennie z rana, żeby rozruszać sobie tę nogę lewą i cały czas ćwiczyć, żeby być jak najszybciej w gotowości. Ten trening trwał 52 minuty. Zawsze będę starał się, żeby ten taki poranny rozruch trwał około godziny. No idę do domu, odpoczywam, jem, regeneracja i czas na kolejny trening, także widzimy się później. Pozdro. Na razie.